Komenda Miejska Policji w Tarnobrzegu obchodziła ważne święto. Jubileusz 25-lecia powołania do życia. Uroczystości związane z tą rocznicą miały miejsce w Zamku Tarnowskich w Tarnobrzegu. Komendant wojewódzki aktem nadania przeznaczył etaty policyjne na stworzenie Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu, dokładnie 1 stycznia 1999 roku. Od tego momentu minęło już 25 lat. Taka okazja zasłużyła na wyjątkową uroczystość, w której udział wzięli m.in. samorządowcy, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, komendant PSP w Tarnobrzegu, rektor Państwowej Uczelni Zawodowej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu, duchowieństwo, emeryci policyjni, kadra kierownicza i pracownicy policji. Podczas spotkania przedstawiono rys historyczny jednostki. Sukcesy, jakimi na przestrzeni 25 lat może pochwalić się tarnobrzeska policja, przedstawił przy pomocy prezentacji młodszy inspektor Rajmund Murek. 25 lat funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu muszę przedstawić w czasie około 20 minut, więc będzie to trudne zadanie. Niemniej jednak te sprawy, które przedstawię, na pewno były bardzo trudne i bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Także zapraszam do oglądania. Będą tu sprawy kryminalne, gospodarcze, nowe metody badawcze. Także to wszystko będzie przedstawiana moja prezentacja. Rozbicie grupy majdaniarzy, która działała na terenie kilku powiatów, było naszym takim dużym sukcesem i spowodowało większe poczucie bezpieczeństwa naszych mieszkańców. A jak dzisiaj komendant miejski policji w Tarnobrzegu oceniłby działania jednostki, którą dowodzi? Trudno mi oceniać samych siebie, tak? Czyli moją jednostkę, moich podwładnych, moją kadrę, ale z tego, co obserwujemy, jakie sygnały do nas dochodzą, zwłaszcza od naszych partnerów, służb, podmiotów, inspekcji, ale też od społeczności, to powiem tak, więcej jest tych pozytywnych sygnałów i wydaje mi się, że w dobie dzisiejszych takich trudnych czasów, też dla naszego społeczeństwa, dla naszej też formacji, uważam, że stajemy na wysokości zadania i myślę, że nie jestem w tym odosobniony. Jesteśmy nowoczesną policją. Tak to widzę. Uroczystość była okazją do tego, aby podziękować policjantom za ich służbę, a także wręczyć wyróżnienia m.in. najdłużej pracującym pracownikom policji i policjantom, którzy w Tarnobrzegu pracują nieprzerywanie od 25 lat.